A na koniec zabytek techniki. Ostatni w Polsce pracujący komputerodram. Znaleźliśmy go we Wrocławiu. Od 30 lat zarządza stacją kolejową Wrocław-Brochów. A jak zarządza? O tym Kacper Cecota. Wrocław-Brochów to największy na Dolnym Śląsku dworzec towarowy. Informacje o wszystkich pociągach i wagonach, które tu wjeżdżają, trafiają od razu do komputera Odra. Model 1305 pilnuje, by żaden wagon nie zaginął, a cenne ładunki trafiły do adresata. Prawie nigdy się nie myli. Na tamte czasy był to bardzo dobry produkt, dobrze zaprojektowany. No i jak widać, służący przez tyle lat, także jego jakość była również niezła. Na tyle dobra, że dziś Odra na stacji kolejowej koordynuje pracę kilku nowszych komputerów. To ostatni działający w Polsce egzemplarz. Zajmuje dwa pomieszczenia. Wyprodukowano go w 1986 roku we wrocławskim przedsiębiorstwie Elwro. Uruchamiam program odbiorców na rok 77. Informacje uzyska pani na drukarce wierszowej. Pierwsze modele powstały na początku lat 60. W swoim czasie to było wielkie osiągnięcie elektroniki. Na temat Odry i jej zastosowań toczono poważne debaty telewizyjne. Gdyby dowożone były surowce i rozwożone wyroby według tras wyliczonych przez komputer, koszty transportu byłyby mniejsze około 17 milionów złotych. Koniec lat 80. to też koniec Elwro i koniec produkcji Odry. Kolejne komputery odchodziły do lamusa. 6 lat temu uroczyście kończyła pracę Odra we wrocławskim Hutmenie. Żegnaj nasza Odro, przyjaciółko miła, będziesz nam jeszcze długie lata jako wzór służyła. Takie pożegnanie czeka także pracowników PKP. Jest tworzony nowy program na inne urządzenia. No i rzeczywiście będzie smutno. Jak mówią użytkownicy Odry, jej wyłączenie to kwestia tygodni, a może i dni. Wrocław, Kacper Cecota.